Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Kolejny materiał w myślach neuroterapeuta i na przykładzie mięśnia piersiowego mniejszego pokażę Ci jak z nim pracować, dlaczego z nim pracować, co tam pod spodem jest ważnego w kontekście klatka piersiowa kończyna górna. Na pewno ten materiał przyda Ci się w gabinecie. Miłego oglądania. Mięsień pierwsze mniejszy. Sama nazwa wskazuje, gdzie go szukamy klatka piersiowa, górna część klatki piersiowej, warto wiedzieć, że obszar, który będziemy sobie dzisiaj sprawdzali, będzie to obszar, który jest głęboko, tak? Przy go piersiowy większy, więc mamy tutaj sytuację taką, że będziemy sobie tutaj badali te struktury, które są głębiej, fajnie tu uwzględnić. I teraz tak, kiedy w ogóle z tym obszarem warto pracować, na pewno fajnie byłoby e, sprawdzić, e, jak funkcjonuje łopatka. Mięsień ten zaraz swojego przyczepu, by nie przyczepił się na. Wyrosku krótszym łopatki i później takimi trzema smugami bieg sobie do żebra trzeciego, czwartego, piątego. Oczywiście są różnego rodzaju wariacje anatomiczne, kiedy tych takich zębów e, przywiązanych się do żeber jest więcej. Są takie wariacje, że ten mięsień przyczepia się nie tylko do łopatki, ale i do głowy kości ramiennej, więc fajnie też to uwzględniać, bo ta anatomia nie jest jedna dla e, każdego taka sama. I teraz tak, jak myślimy takie sytuacje, że są pacjenci, którzy mają tą postawę Powiedzmy, te barki są zaokrąglone, idą do przodu, są w rotacji wewnętrznej, decentralizacji. To jest informacja taka, że prawdopodobnie będzie to pociągało też łopatkę do góry, będzie pociągało łopatkę do boku, i to jest informacja dla nas, że ten piersiowy mniejszy może mieć jakieś problemy napięciowe, tak? gdzie będzie często miał wzrost napięcia mięśniowego, co będzie niestety przekładało nam się na różnego rodzaju problemy właśnie takiego konfliktu, gdzie tu będzie po prostu ciaśniej, tak? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ta łopatka jest pociągnięta do dołu i pod spodem, pod pierścieniem, będą biegły naczynia, tak? Będzie biegła tętnica podobieczykowa, żyła podobieczykowa, częściowo splot ramienny, co może przekładać się na różne problemy kliniczne kończyny górnej. Więc oprócz tak naprawdę problemów z upadką, ten mięsień, jego napięcie będzie wpływało na to, co się dzieje z kończyną górną pod kątem właśnie takiej płynowej hemodynamiki, cyrkulacji krwi tętniczej żylnej, a nawet też oczywiście odpływu limfy, bo jeżeli mamy, wiecie, dość ciasno tutaj, to się okazuje, że kąty żylne mogą pracować troszeczkę gorzej albo gdzieś tam okolica węzłów pachowych też może być troszeczkę utrudnione tak ta cyrkulacja limfy. Więc fajnie sobie ten mięsień często opracować pod kątem takiego ogólnego dobrostanu. Dobra, jesteśmy wiecie w momencie, gdzie wykorzystamy dużo z testów nerwomięśniowych, więc zanim sobie ten mięsień popalpujemy, pokażę Wam jak można zrobić właśnie taką neurostykę nakierowaną na właśnie piersiowy mniejszy. Zaczniemy sobie od standardowej pozycji, takiej bardzo bezpośrednie, kiedy zbadamy sobie go w pozycji leżenia na pleckach. Mięsień piersiowy mniejszy jest takim mięsień, który tak naprawdę nie ma za bardzo agonisty w pewnym ruchu, więc możemy go w miarę Fajnie jest testować, kiedy pacjent sobie leży, uniesie sobie bark do góry i my w tym momencie będziemy e, przez ten bark pchać do dołu, tak? Uczymy taką pozycję? ok sprawdzamy sobie, tak? Test nerwomięśniowy, czy ten ruch jest miękki, elastyczny, jak to wygląda i z racji tego, że to jest głębsza warstwa, to problemy tutaj użyć odruchu ucieczki, tak? Więc bierzemy sobie coś ostrego, stymulujemy taki bodziec drażniący, wracamy i nam się wyhamowuje, tak? Fajnie. Prawa strona działa nieźle, druga strona znowu, tak? Bark zaokrąglamy, idziemy do przodu, do protrakcji, Utrzymamy tę pozycję, nie pozwól. Ja popycham sobie, oczywiście wiecie, jak popycham głowę o ramiennej, trzymaj, nie pozwól. I tu widzimy, że nic nie dzieje. Tutaj my wiemy już, po ostatnim też materiale, który nagrywaliśmy z Natalią, że coś z tej lewej strony się dzieje, że jakaś sztywność w żebrach jest, górnych, i tutaj widzimy, że piersiowy mniejszy też jest problematyczny, więc to jest taka bezpośrednia pozycja. Natomiast problem jest taki, że tu pracujemy słuchajcie, na bardzo krótkiej dźwigni, tak? My pracujemy przez głowę kości ramiennej. Oczywiście sama głowa nie idzie, idzie razem z łopatką, więc my będziemy cały bar pchali sobie do góry. Ale pracujemy dosłownie przy samym przyczepie mięsia piersiowego mniejszego. Ale jest inna fajna pozycja, która w sposób pośredni pozwoli nam to testować i też może być bardzo ciekawym rozwiązaniem. I to zrobimy sobie już w pozycji stania albo siedzenia, będzie. Bo łatwiej wam to wytłumaczyć. Jeżeli chciałbyś pracować w ten sposób, czyli korzystać z serców neuromięśniowych i łączyć to z pracą manualną, to fajnie, żebyś wiedział, że w lutym w Warszawie i w marcu w Krakowie rusza 5 kurs neuropsychioterapii. I to jest mega wiedza, serdecznie Cię zapraszam, link masz w opisie. Mam teraz takie małe doświadczenie, dlatego że teraz będziemy decydowali treściowy mniejszy, ale przez kończynę górnowolną, tak? czyli przez obszar stawu ramienia pomimo tego, że ten miesięcy się nie przyczepia, ale wiemy o tym, że właśnie ta kończyna górna wolna, ona jest bezpośrednio związana z pracą łopatki. Więc teraz zróbmy sobie taki mały eksperyment. Przyciągniemy sobie rękę do tułowia, czyli zrobimy sobie przywiedzenie w różnych rotacjach. Zróbmy sobie na początku rotacji wewnętrznej, trzymaj, przyciągnij sobie mocno rękę do tułowia i jednocześnie jak sobie przyciągnijcie, to popalpujcie, co tu się dzieje, tak? I my widzimy, że możesz się podotykać ewentualnie, jak nie robisz tego dawno. Podotykamy sobie tutaj tą rotację wewnętrzną i czujemy, że napięło się no, całkiem spora masa mięśniowa, głównie mięsień piersiowy większy, tak? bo on jest jednym z głównych rotorów wewnętrznych. I Zróbmy sobie te przywiedzenie teraz, ale w maksymalnej rotacji wewnętrznej. Przyciągnij sobie rękę do tułowia I zobacz, co się dzieje. Podotykaj sobie. Czy jest jakaś różnica? Jest różnica. Słuchajcie, tutaj w tej pozycji w rotacji wewnętrznej piersiowy większy nie będzie tak intensywnie pracował, bym powiedział, że nawet dość mało. Natomiast z racji tego, że to te przyciągnięcie jest to oczywiście, jak my przyciągamy rękę do tułowia, to też łopatka przyciągana jest do kręgu supa, tak? Taki ruch sprzężony. I w tej sytuacji możemy tak naprawdę poczuć przyciągnięcie mocno w tym przyciągnięciu łopatki że o, coś tam pod spodem się fajnego napięło i jest to mięsień piersiowy mniejszy. Więc stosujemy go właśnie w tej pozycji. Utrzymaj taką pozycję. Nie pozwól mi te ręki odciągnąć. Trzymaj. Działa. Znowu zrobimy odruch ucieczki, tak? Trzymaj. Puszcza nam. Fajnie. Druga strona też. Rotacja zewnętrzna, tak? Nam zależy głównie, żeby wyłączyć mięsień piersiowy większy. Przyciągnij rękę do tułowy. Mocno, mocno, mocno. I tu widzimy, że jest gorzej, tak? Ten mięsień, lewa strona w pozycji na plecach, był hipertoniczny, tutaj w pozycji stania jest hipotoniczny. Dla nas to nie ma dość różnicy, po prostu układ nerwowy nie jest w stanie wygenerować prawidłowego napięcia w tym obszarze, więc ewidentnie widzimy, że coś tutaj nam e, nie gra. Czy to jest test na piersiowy mniejszy tylko? No na pewno nieduży struktur pracuje, ale możemy poczuć różnicę pomiędzy jedną a drugą e, stroną. Tak samo zobaczcie, możecie sobie tutaj, w tej pozycji, kiedy ten mięsień był niewydolny. Zobaczcie sobie rotacja wewnętrzna. Utrzymam pozycję. Nie pozwól przyciągnąć. Trzymając Zewnętrzna. Czy ona nie pozwól, Czujesz różnicę, no nie? Jak łatwo tu rękę przycisnąć w rotacji wewnętrznej i jak ciężko w rotacji zewnętrznej. Ale widzę, że nie jestem w stanie generować tej siły prawidłowej tutaj, więc dla nas to jest punkt wyjścia, tak? My szukamy, słuchajcie, deficytów, tak? Różnic pomiędzy stronami, deficytów, ograniczeń i się na tych ograniczeniach właśnie będziemy koncentrowali, więc często zakładamy hipotezę, tak? Jeżeli tutaj na talerze przed nas problemem, właśnie jakiś problemów parestezji, jakiś problemów gorszej aktywacji, jakiejś uskrzylonej łopatki i tak dalej. To znaleźliśmy, jest różnica, tak? Ewidentnie ta ręka nie działa gorzej. Robimy terapię, że ona nam się zaaktywuje, Fajnie, zobaczymy, jak się przyłoży nam to na realne problemy Natali. Dobra, teraz słuchajcie, popalpujemy sobie troszeczkę ten obszar. I teraz tak, tak jak mówiłem wcześniej, wiemy o tym, że ta struktura leży głęboko. więc jak chcemy sobie podotykać się, poczuć właśnie te przeczepy, pojeździć sobie po żebrach, zobaczcie, jak to wygląda napięciowo i też pod kątem ruchomości tkanek, to musimy coś zrobić, żeby piersiów większych nam nie przeszkadzał, tak? Ja uniosę sobie rękę do góry, w ten sposób, pacjent jest rozluźniony i ja w tym momencie, słuchajcie, szukam sobie krawędzi tutaj mięśnia pierwszego i większego, wchodzę sobie pod tą krawędź, mam żebra i powoli po żebrach jadę sobie w kierunku tak naprawdę gdzieś tam szyi, obójczyka, co spowoduje, że o... Wierzam sobie nad kolejną masę mięśniową, tak? I jestem teraz na piersiowym mniejszym. Mogę sobie śliznąć się bardziej w okolicy mostka, czyli do tych przyczepów początkowych i w okolicy łopatki do przyczepu końcowego, tak? Okej. Okay. i tutaj słuchajcie, jest nieźle, tak? Jest miary miękko elastycznie. Nie jest to często jakieś bardzo przyjemne w palpacji no może tej przy warto by się troszeczkę rozluźnić, ale naprawdę jest nieźle, jest miękko jestem w stanie go znaleźć, wtopić się w za ten mięsień, super, tak i zobaczcie, z takiej palpacji nam się robi od razu technika terapeutyczna, się chcieli ten mięsień rozluźnić, tak, ja sobie wchodzę szukam sobie gdzie jest najsztywniej ok, zostaję sobie czekam na rozluźnienie proszę pacjent oddychanie skieruj oddech moją rękę, powolutku i to już, zobaczcie, jakby badanie staje się terapią, tylko oczywiście wymaga to więcej czasu. Na przykład możecie się pośledzać wzdłuż włókien tego mięśnia, później trochę w poprze tego mięśnia i to już może być fajne. Jednocześnie można spróbować zrobić pewnego rodzaju przestrzeń pomiędzy piersią większym a mniejszym, żeby ten ruch ślizgo między nimi zachodził, co też może bardzo fajnie wpłynąć na zmniejszenie ciśnienia tych tkanek, poprawy ruchomości żeber, zmniejszenia właśnie takiej rotacji, decentralizacji głowy kości ramiennej, lepszą pracę łopatki, dużo fajnych rzeczy może się wydarzyć. Ja chętnie sprawię sobie ten obszar jeszcze, dlatego że tam ten obszar był ewidentnie w gorszej kondycji pod kątem. Aktywacji. Mieliśmy hipertonię w leżeniu, w stanie nam się z hipotonizmem otomczarnym, więc fajnie było sobie go spalpować, jak to wygląda. Jeżeli chciałbyś wykorzystywać testy robomieśniowe, na przykładzie wszystkich mięśni, to jest taki kurs na naszej stronie, nazywa się Test Robomieśniowy, jeden całego ciała i po zakupieniu tego kursu masz dostęp do 70 testów. Warto w gabinecie wiedzieć, jak to robić. Dobra, i słuchajcie tutaj też. Zobaczcie, jak sobie fajnie to rękę użycie i często jest ona rozluźniona, to już będziecie mogli po ten mięsień większy się wśliznąć. tak? Więc ja się wchodzę sobie tam, mhm. szukam sobie, jestem na żeberkach i jadę sobie w kierunku obójczyka i powiem Wam, że jego jest w ogóle dużo trudniej wyczuć, tak? Ciężko. Jednocześnie jest, jak widzicie, dużo bardziej bolesny. Być może fajną opcją byłoby to, co się często robi, popracować troszeczkę sobie z piersiowym większym, z jego krawędzią, tak? Być może tutaj. Chociaż on nie jest specjalnie napięty, tak? Nie powinien przeszkadzać, więc może to nawet nie jest to konieczne. Natomiast czasami opracowanie warstwowe jest fajnym rozwiązaniem. Wchodzę sobie tutaj. Ok. I. Naprawdę jest dużo trudniej. To też jest jakby dla mnie fajna odpowiedź, jak zacząłem sobie robić testy dróg I jeśli okazało że ja po jednej stronie jestem, czegoś fajnie znaleźć, a potem jak się te testy zaczęło wykonywać okazało się, że ten obszar jest hipotoni hipotoniczny, czy ma obniżone napięcie miśniowe, przez co no mi jest trudniej to zlokalizować. To jest dość normalna często sytuacja, więc tu rzeczywiście jest inaczej. I może być tak, że sama praca z tym obszarem, poprawa ukrwienia tego obszaru, być może dokonywania jakiegoś dużego zgęstnienia tkanek, napięcie jakiegoś większego punktu spustowego, jakiej densyfikacji, dałby fajne efekty, i ten mięsień nam by się włączył. Ale tutaj powiem wam szczerze, że nie jestem w stanie nic ciekawego jakby znaleźć. Więc zróbmy sobie tak, że wykorzystamy sobie właśnie. E, zasady bramki bólowej i poszukamy sobie, dlaczego ten mi się nie działa. Użyjemy sobie tego testu drugiego, bardziej pośredniego, dlatego że dużo łatwiej szukać dysfunkcji, jeżeli macie obszar wyhamowany. Utrzymaj sobie taką pozycję. Nie pozwól ręki odciągnąć. OK. I teraz sobie sprawdzam. Czy jak sobie mocno skompresuję obszar kompleksu barkowego, to czy coś się zmieni? Trzyma nie pozwól, nic się nie zmienia. Czy jak zrobię sobie trakcję w stawie to coś się zmieni? Trzyma nie pozwól. Czy jak zrobię sobie kompresję w stawie to coś się zmieni? Trzymaj, nie pozwól. OK. Czy jak zrobię sobie kompresję dolnych żeber, to czy coś się zmieni? Trzymaj, nie pozwól. OK. Ewidentnie tak. Czy jak zrobię sobie kompresję na przykład w obszarze wątroby, to coś się zmieni? Trzymaj. Niekoniecznie, tak? Czyli ten obszar kompresujemy sobie, dolne żeberka. Trzymaj, nie pozwól. Działa. Zróbmy sobie odruch ucieczki. Trzymaj, nie pozwól. Dobra. Słuchajcie, jakbyście na przykład do końca nie byli w stanie tego odruchu ucieczki zrozumieć, to dajcie mi znać w komentarzu. Na pewno sobie e, możemy nagrać materiał, który rozwija wam wątpliwości. Aczkolwiek to jest temat, który my poruszamy praktycznie na e, każdym kursie nowym, który mamy w ramach właśnie neuro, czy na e, kursie neuropsyki terapii, a nawet czasami jakieś, jakieś elementy masażu tkanek moki, Więc e, fajne narzędzie, można je wykorzystywać. Więc słuchajcie, widzimy, że tutaj coś się dzieje, i rzeczywiście później możemy przejść sobie, tak? Jak obszar żołądka, być może sieci mniejszej, może dolnych żeber, może iść tam przyczepu. Tu trochę sztywno jest, no nie? Ok, zrobimy sobie tak. Kompresję w tym obszarze nie pozwól. Niekoniecznie, tak? Czyli sam boczek, trzyma nie pozwól. Ewidentnie. I teraz słuchajcie. To jest bardzo rozsądne, tak? Czyli poszukalibyśmy sobie, co się siedzi w obszarze bolnej, dolnej części klatki piersiowej, bocznego rzutu. Czy tutaj mamy jakieś zwiększone. Oj, tu jest duża sztywność, tak? Duża sztywność tych żeber, przez co prawdopodobnie nie tylko piersiowy mniejszy, ale też być może jakby semiaty przedni. Ręka do góry? Nie pozwól. Okej, okay. tak. A ta strona? Do góry? Wiesz, co, tylko Nie pozwól. Również tak? Czyli dużo struktur. Przy okazji, mamy jakiś problem, czyli nie tylko piersiowy ale inne struktury, które się do tych żeby przyczepiają, też będą działały gorzej. Więc ewidentnie praca z klatką piersiową, tą manualnym, pod kątem stretchingu, oddechu, w tą stronę będzie dawała bardzo fajne efekty. I często jest tak, że my u pacjentów znajdujemy dużo więcej problemów, niż byśmy chcieli, bo się okazuje, że wyłapujemy sobie okay, piersiowy mniejszy fajnie, ale zębaty być może piersiowy większy, być może między żebrowe i tak dalej, i tak dalej, więc mam nadzieję, że tutaj kilka fajnych rzeczy Wam się przyda w terapii w, waszym, w Waszych gabinetach. Dzięki za obejrzenie całego materiału jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji, lajka i komentarze, komentarze z tym, co może być w kolejnych materiałach, jakie tematy Cię interesują. Bardzo chętnie tutaj będziemy tworzyli właśnie content po to, czego potrzeba cię w gabinecie. No chyba, że takie było w filmie, ma być to film z odruchu ucieczki, to oczywiście też taki materiał chętnie tutaj e, wrzucimy. Do zobaczenia słuchaj, w kolejnych materiałach, do zobaczenia na sali szkoleniowej. E, wszystkie informacje pod kątem naszych szkoleń znajdziesz oczywiście na stronie neuroprojekt.pl. Tam po prostu jest wszystko, co powinieneś wiedzieć o e, tym, co robimy na co dzień. Do zobaczenia.